Cześć, jesteście na megadyskont.pl, a dzisiaj specjalnie dla Was przygotuję przepyszne ciasteczka w kubeczkach od firmy Smoby. Do przygotowania pierwszej babeczki użyjemy najpierw łyżkę masła, tak żeby nam wszystkiego wystarczyło, i umieścimy ją w naszej miseczce. Tak przygotowane masło włożyłam jeszcze dodatkowo do mikrofali na 40 sekund, aby nam się trochę rozpuściło, i zobaczcie, jak teraz wygląda. Następnie dodaję 5 łyżek mąki, również do naszego już rozpuszczonego masła. To jest druga, trzecia, czwarta, no i zostaje nam ostatnia łyżka mąki. I wszystko już mamy. Potrzebujemy również 3 łyżki cukru pudru, który już sobie przygotowałam. Również go dosypiemy, druga łyżka i uwaga, ostatnia, trzecia. Dodam jeszcze cukier wanilinowy. Kolejna jest łyżka proszku do pieczenia. A ostatnim potrzebnym składnikiem jest jajko. I dodajemy jeszcze jajko. Teraz tylko wszystko wymieszamy bardzo dokładnie i ostrożnie, żeby nic nam się nie wylało. Wykonam jeszcze jedne babeczki, żebyście mogli sobie porównać, które będą Wam się bardziej podobać. Dodajemy teraz 2 łyżki masła. Dodamy kilka kostek czekolady. Dodaję 1 łyżkę mąki. Do uprzednio rozpuszczonego masła z czekoladą dodajemy również łyżkę cukru pudru. Ukroję też pół banana. Będą to takie mniejsze plasterki, które wrzucimy do środka. Tak przygotowanego banana wrzucamy do naszej miseczki. Dodaję również łyżkę proszku do pieczenia. Do kompletu brakuje nam jeszcze tylko jajko. Dodajemy 1 jajko. O, w ten sposób. Wystarczy jeszcze tylko wszystko dobrze wymieszać. I zaraz będziemy mogli całą zawartość przelać do kubeczków. Tak przygotowaną masę wlewam po kolei do kubeczków. Musimy je podzielić odpowiednio, czyli tak, żeby do każdego wlać średnio 1/3 przygotowanej masy, żeby wystarczyło do każdego kubeczka i żeby wszędzie udały się nasze babeczki. Wypełniłam już kubeczki całą przygotowaną masą i zabieram je teraz na 45 sekund do mikrofali. Tak przygotowaną masę umieszczam teraz w przygotowanych wcześniej kubeczkach. Trzeba pamiętać o tym, aby podzielić ją równo między wszystkie 3 kubeczki. Dlatego starannie pomożemy sobie jeszcze mniejszą łyżeczką, żeby dla wszystkich wystarczyło. Do każdej z naszych babeczek dodam jeszcze odrobinę niespodzianki. Myślę, że się ucieszycie. Zobaczcie, co tutaj mam. Będzie w środku ukryta Nutella. Teraz Nutellę umieszczę w strzykawce. Używam właśnie strzykawki, żeby nadziać babeczki Nutellą. O, już czuć, że trochę jej przechodzi. Dodamy więcej tego nadzienia i zobaczycie, jakie będą pyszne. O, i ostatnia. Ale one pięknie wyglądają. Zaraz Wam pokażę. Tak wyglądają od środka. Zaraz je wstawimy do mikrofali. I takie mamy teraz śliczne babeczki. Popatrzcie, jak słodko wyglądają, a jeszcze lepiej na pewno będą smakować. Myślę, że dzisiejsze wypieki z całą pewnością można uznać za udane. Zobaczcie, jakie śliczne nam wyszły babeczki. Wszystkie pachną absolutnie przepysznie i myślę, że tak samo będą również smakować, ale to Wam dam znać później. Wydaje mi się, że całkiem nieźle wyszły nam tutaj akurat te babeczki, może nawet trochę lepiej niż te czekoladowe, chociaż one na pierwszy rzut oka może nie wydają się takie piękne, ale pachną naprawdę wspaniale, także wydaje mi się, że równie dobrze będą smakować. I dajcie mi również znać w komentarzach, które babeczki bardziej Wam się podobają, i pamiętajcie o subskrypcji kanału. Do zobaczenia!